Witam wszystkich serdecznie. Kontynuujemy proces regeneracji akumulatora. Dostałem go, bo komuś już się nie przydał. Był jako złom. Dlatego tutaj jest tyle rzeczy, jak roztwór wody. Z kwasem, które używałem już kiedyś do reanimacji. Będziemy mierzyć gęstość elektrolitu. Mierzyłem rezystancję akumulatora. Tu mam nowszą wersję prostownika ładowarki, która działa połówkowo, bo tutaj jest dioda, tylko jedna. Szotki na radiatorze, bo w pewnym etapie, jak się to ładowało, raczej odsiarczało, to mocno się nagrzewało. No, jeszcze miałem podłączyć żarówkę, co przygotowałem już, ale na razie nie było potrzeby. Na razie leciało to na rezystorze, żeby napięcie zgubić. Chciałem używać takie mostki, ale się okazało, że nie mam tutaj tych łączników, więc będę musiał sobie to dokupić. Później zrobię to na nowo. Co będziemy jeszcze robić? Mamy Conwaya. Conwayem będziemy sobie tak samo jak ostatnio. To mamy pomiary z centry, która umarła. Bo w trakcie odsiarczania po prostu odeszła. No niestety nie wytrzymała, ale też dawała objawy takie, że umiera. Mamy około 25 stopni, więc jest dość ciepło. Tutaj mam jeszcze oscyloskop przenośny, bo nim sprawdzałem, jak wygląda fala w prostowniku, ładowarce połówkowej. I teraz co będziemy robić? Teoretycznie nie mam tego w samochodzie, ale zasymulujemy rozruch w samochodzie tym, że to jest teoretycznie przyrząd do pomiaru prądu rozruchowego, czyli daje obciążenie jak z rozrusznika. I tym zasymulujemy Conwayowi, żeby sobie dokładnie zmierzył, jakie są prądy, ponieważ jeszcze mam tutaj pootwierane dekle. Nie wiem, czy jeszcze nie będziemy go męczyć, choć raczej nie, bo troszeczkę się wygotowywał. Tutaj mam napisane, później dam zdjęcie, ile wody dolewałem. Dolewałem, widać tutaj była woda, strzykawka. Z patyczkami sobie sprawdzałem. Pinceta, o właśnie, troszeczkę o pincecie. Nie wiem, czy złapimy ostrość. Ale widać raczej, że jest tutaj taka bardziej matowa. Kwas jest dobry, to co mi Rafał mówił. To po prostu nie jest zasiarczony jeszcze elektrolit, dlatego dobrze żre prawdopodobnie. Więc co? Zaczynamy od tego, że podłączę sobie sprzęty wszystkie. Nie wiem, czy to będzie do końca bezpieczne. Raczej nie. Czyli zrobimy to jak zawsze. Obrócę sobie w tą stronę. Złapać klemy, trzymają w miarę. No i tak niestety do góry nogami. Może, że później obraz obrócę, ale chodzi o to, żeby było bardziej widać. Może, że w sumie chyba da radę. Koncepcja się zmienia. Długo się brałem za tworzenie filmu. Niestety ostatnio dużo rzeczy
się dzieje, dużo rzeczy robię i no niestety nie idzie wszystko naraz ogarnąć. Startujemy od testu, mamy jeden przyrządas, drugi przyrządas, dajemy test. I dajemy test. No ładnie. Prąd jest dość spoko. No takie 600 amper trzyma. Niby na tabliczce ma być 500 z czymś. Przysiadło jakoś. Teraz się przekalkuluję. Tak czuję ciepło. No jest ciepłe. 90, 80 stopni. Nawet setkę złapałem gdzieś. Więc chyba się udało. Akumulator jest dość sprawny. Mam nadzieję, że ten mój 1.4 16V obsłuży. Tylko teraz nie wiem, czemu nie pokazuję tutaj tego ostatniego testu. Tu jest podłączone. To jest ostatni rozruch. Tu jest pokazane 11,4 V. Bardzo fajnie. Muszę sobie powąchać, bo naprawdę zrobiło się to gorące. Troszeczkę chyba za długo przytrzymałem. Druga strona 40 stopni. Jeszcze śmierdzi. Mam nadzieję, że się nie zapali. Nic, ale nie uszkodziłem. No ogólnie spoko, tylko nie pokazuje mi ten wykres, co powinno, ale dane pokazało. Więc jak spadek do 11 i prawie pół volta, myślę, że jest git. Conway dał radę. W sumie tandem takiej prostego obciążenia akumulatora plus Conway to raczej jest tędy droga. Jedynie nie wiem, czemu aplikacja dała dupy. Ja miałem jeszcze sobie zmierzyć tutaj napięcie, żeby pokazywało w trakcie testu. Ale nie idzie wszystkich ujęć na raz złapać niestety. I napięcie za bardzo nie przesiadło, bo cały czas mamy takie 12,9. Trzeba sprawdzić rezystancję wewnętrzną. Wynosiła 5,48 mOhma przy 13 V. Teraz będziemy mieli troszeczkę niższe napięcie z racji, że jesteśmy po teście. Teraz polaryzację muszę się upewnić. 5,08 i 12,7. A śmierdzi kurczę z tego. Z tej ładowarki, raczej ładowarki z tego testera. 5,08, ok. Więc myślę, że jest raczej spoko. Teraz, co jeszcze chcę Wam pokazać? Gęstość elektrolitu na pewno, bo o to mnie Rafał ileś razy prosił. Więc zobaczymy zaraz gęstość elektrolitu. Z pomiaru wynika, że raczej powinien być git. Czyli odsiarczanie połówką daje radę. Zaraz zobaczymy, jaki jest elektrolit. I możliwe, że wezmę kamerę inspekcyjną, zaś wsadzę i zobaczymy, jak płyty wyglądają. Bo będzie można porównać poprzednie nagranie z tym, co teraz jest. Pomiar zakończony. Będę wrzucał zdjęcia, ponieważ złapanie dobrze ujęcia, żeby pokazać skalę,
jest bardzo trudne, a nie chcę naciągać za bardzo na czas, więc co zaraz będzie w komentarzach napisane. Pozdrawiam Was wszystkich. Grając coś w pierwszej celi, czyli od lewej, 1,27. Druga taka 1,27-28, nie jestem pewny. 1,28, 1,29, 1,29 i 1,27. Ta cela w sumie pierwsza zaczęła się gotować, później ta. Te dwie chciały ostatnie, gazowały. Chyba z tą jeszcze coś tutaj, tak z tej strony było. Ta na pewno pierwsza gazowała, widać dlaczego. Więc myślę, że raczej pomiary pokazują, co się faktycznie dzieje. Dlatego ja nie lubię to kręcić i bawić się z pomiarą elektrolitu. Wiem, że to bardzo ważna rzecz, ale to zawsze się wiąże z tym, że wszystko jest z kwasu. A jak już nieraz nadmieniałem, się nabawiłem już kiedyś z kwasiorem, jak miałem magazyn z rozruchowców. To było takie jedno z podstawowych czynności, co się robiło, które bardzo nie lubiłem. Ale trudno. Nawet już te ręczniczki po jakimś czasie, jak miały kontakt z kwasem, się rozpuszczają. Spadają raczej, no bo pincetą wybierałem też te wszystkie wióry, żeby można było Wam cele pokazać. Już mam naszykowane, właśnie żeby jeszcze raz cele pokazać. Tu już mamy podgląd. I teraz musimy się jakoś ustawić. Powiedzmy, że tak. Słupek jest od mojej strony, czyli to jest obrócone o 180 stopni. Tak powinno być. Białe się zrobiły, były szare. To jest pierwsza cela. Druga. Też widać, że tu się zrobiło białe bardziej. I syf, no jednak to było otwarte, albo coś wygerowało. Widać fajnie tutaj tą lamelkę. Trzecia cela. Tak ładnie ustawimy. Tu widać, że to się zrobiło fajne białe. Takie mocno białe. Albo raczej w kolorze ołowiu. Jakby to ktoś chciał inaczej ująć. No, jest różnica. Nie sądziłem, że będzie warto robić tą połówkę, ale widzę, że jest spora różnica. Jak coś, jest jeden filmik short, gdzie pokazywałem też, jak wyglądają cele w środku, więc jest opcja, żeby sobie porównać nagrania. Ale już tak patrząc, widzę, że jest różnica. To spora. No ale tak jak mówiłem, prędzej było widać tu, że cele są troszeczkę rozjechane, raczej płyty. To już na to nie mam niestety wpływu. Tutaj jakoś tak musiał. Nie, światło musi być na maksa. Ale widać tutaj po słupku, że coś tu się działo. Poza z tym syfem, co pływa po powierzchni. Myślę, że jest naprawdę spoko. Mam nadzieję, że temat z akumulatorem nie będzie bardzo Was denerwował. Na pewno nie jedna osoba z Was by wolała, żebym robił coś przy agregacie. Tylko, że to jest takie, jak nie masz jednego, to drugie nie zrobisz. Tak tylko chcę nadmienić, że ten kwasiur troszeczkę kamerę zjadł. To jest druga soczewka. Druga soczewka chyba jeszcze działa. Obróć.
Druga soczewka jeszcze działa. Dobra. Wiem, żeby chcieliście o agregacie więcej zobaczyć, tylko że temat teraz się obija o to, że nie mam czym zakręcić silnikiem w agregacie, ponieważ ten akumulator, co miałem w aucie, umierał. Jeden trzymałem Boschan w rezerwie z dawcy. I też już pomału umiera. To muszę wsadzić teraz do samochodu, żeby dojechać do pracy. No i jestem o jeden akumulator za krótki. Mam za mało akumulatorów. Nawet jak próbowałem agregatem pokręcić korbą, żeby no, silnik dawno nie był ruszany, to nie mam jak, bo nie mam akumulatora. Teraz nadzieja w tym, że Bosch jeszcze przeżyje, spróbuję mu podobną terapię zrobić z prostownikiem połówkowym, może nawet z żarówką, tylko nie wiem, czy to przeżyje. Proszę o radę. Tak samo tutaj daję wam zdjęcia z kodu, co jest. Jak wam się uda odszyfrować, to dajcie w komentarzu. Ja spróbuję też w opisie wpisać tak, jak mi się uda to odczytać najlepiej. Ale jest to mocno utrudnione. Ktoś to, albo coś, co to wykuwało, to naprawdę było słabo. Dobra, nie obijam w zbędne słowa. O, jeszcze chciałem tylko nadmienić, jak ładowałem, tą ładowarką, to mam zabezpieczenie 2-amperowe, co idzie na akumulator, to niestety jeden czy dwa dwa bezpieczniki wyjarałem, tak mocno się gotowało, dlatego ten duży rezystor był dodany, żeby ograniczyć moc ładowarki. Najlepiej by było troszeczkę uzwojenia wyciągnąć z trafa. Ale nie mam niestety na to czasu. Dobra, nie przeciągam. Dziękuję wszystkim serdecznie za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć.